Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na Afterbirth na ślepo po raz 17. Z racji tego, że nie mogę zdecydować się, którą postacią chciałbym dzisiaj zagrać, to będę rozpoczynać losowanie. I tak oto, dzisiaj zagramy sobie przy pomocy Ewy. Mamy Deadbirda oraz Horror of Babylon. Ale zatem, żeby rozgrywka była na początku bardzo owocna, to chciałbym zrelować tak, żeby mieć ze sobą Treasure Room. Explosive Shots. O, wow! Naprawdę świetny początek, tylko że cholera jasna, moja Ewa dostaje od swoich bomb po dupie. Ale przyznam szczerze, że naprawdę zaczyna się świetnie. No i uruchomiło się Horror of Babylon, może być bardzo słabo, jeżeli tylko cholera jasna dostanę jeszcze kilka obrażeń. Wtedy to będzie po prostu koniec rozgrywki, ponieważ moja Ewa zginie. No ale miejmy nadzieję na to, że uda mi się pokonać postaci, które będą na mnie czyhać, czyli bossów, takich jak matka oraz jej serducho. Jej, kolejne bomby, cudownie. Czy tutaj, nie mogę nic rozwalić, ale z racji tego, że mam wybuchowe strzały, nie muszę się martwić o to, że braknie mi bomb do poszukiwania secret roomów. Bardzo fajnie. Tylko żeby dobrze było uważać na to, co się dzieje z moją małą Ewą, ponieważ może być tak, że tylko cholera jasna sam sobie będę robić krzywdę. No ale cóż, zobaczymy. Dingle, gin! O nie, co ty robisz? Strasznie mnie tutaj zraniłeś. Wow, jak on szybko biega po tym pokoju, cholera jasna, no. Jest okropny, ale szczęśliwie zginął. I jeszcze tylko ten maluch. I dostajemy Steam Cell HP Up. Po prostu cudownie. Wyrósł mi taki mały stworek na głowie. Ale przyznam szczerze, że Ewa jest naprawdę bardzo mocna w tym momencie, ponieważ te wybuchowe strzały robią swoją robotę. Zatem Ewo, Basement 2. I tak oto lecimy dalej, ponieważ tutaj czeka nas jeszcze naprawdę bardzo dużo przeciwników, zanim dojdziemy do matki, ale przy pomocy tych strzałów będę mógł niszczyć tak naprawdę wszystko, co spotkamy na swojej drodze. O wow, pierwszy trinket, Piercing Shots, zatem moje strzały będą przeszywać przeciwników. Bardzo fajnie. No, a tutaj niestety nie mogę nic zrobić z tymi... O shit, troszkę zepsułem, ale nie ma co się martwić. Wow, Ewo. Co to tutaj z tego wyniknie? O, pięknie! Splash damage and tears up! Po prostu tego to się jeszcze nie spodziewałem. Wow, naboje, które się rozdrabniają na mniejsze. Po prostu genialnie! Ojejku. Przyznam szczerze, że te nocne rozgrywki są naprawdę mega radosne, ponieważ za każdym razem, kiedy gram nową postacią, to mam jakieś niesamowite ataki. Wow. Cudownie. Luck up. Ile my tu mamy tych punktów? Już dwa? Strasznie szybko to idzie. A czy tutaj będzie jakiś secret room? No niestety nie. Ale być może tam na dole znajdzie się coś, co pozwoli mi dostać kolejne ciekawe przedmioty. Czy tutaj? No niestety nie. A po prawej stronie? No też nie. Nie ma co się przejmować. Pójdziemy dalej. Zabijemy dość szybko przeciwników, by dostać jedno czerwone, piękne serduszko. Przyznam szczerze, że w tym momencie Ewa jest naprawdę zabójczą postacią, biorąc pod uwagę to combo, które mam z tych nabojów. Naprawdę niesamowite. Gin! Wow! Kolejna moneta, już 9 na moim koncie, ale w tym momencie nie mam tutaj żadnego sklepu,
który mógłbym wykorzystać. Miejmy nadzieję, że ten sklep się pojawi, ponieważ fajnie by było wydać te monety na jakieś wartościowe przedmioty. Idziemy tym razem do pokoju w kształcie litery L. Gin! Ty też zgin szybko! I ty też! Wow! Trochę sobie nie trafiłem, cholera jasna. Okej. Wow! Niedobrze. Bum! Headshot! Bum! Dziękuję za kluczyk. I poproszę monetę. Ojej! Secret room tutaj? W pokoju w kształcie litery L? No cóż, niestety nie mam tutaj żadnych fajnych przedmiotów, tylko bomby. Oj, i jeszcze zraniłem Ewę. Oj, Ewo, Ewo. Trudno się mówi. Nie ma co się przejmować, bo mamy i tak dwa serca, więc w starciu z bossem naprawdę będzie duży power. A ja myślę, że ta rozgrywka w tym momencie jest naprawdę na wygranej pozycji, ponieważ każdy boss będzie na 2-3 strzały, no może więcej, ale mimo wszystko jest naprawdę świetnie. Dziękuję za skrzyneczkę. Mimo tego, że mam tutaj tylko jedną bombę i dwie monety, to i tak bardzo się z tego cieszę, ponieważ to dobrze rokuje na przyszłość. 16 sztuk monet jest super opcją, kiedy wchodzimy do sklepu. Jej! A tutaj? Dobra, zniszczymy tego pana. Zabieram karciochę. Two of Diamonds. Jej! 26 sztuk monet. Cudownie. Jedno serce, dziękuję. Bomby nie biorę. W tym momencie mógłbym sobie jeszcze wrzucić piątkę, powiedzmy, do Donation Machine, ponieważ to się przyda na przyszłość. Straciłem strasznie dużo w ostatnich ranach Donation Machine, ponieważ rzucałem na nią bombę, żeby mieć tylko pieniądze na to, żeby kupić sobie jakieś przedmioty. Zatem trzeba uzupełnić zapasy sztuk złota, ponieważ dobrze by było mieć odblokowane kolejne poziomy Donation Machine. A tymczasem Little Horn, którego cholera jasna do znudzenia ogrywam za każdym razem. O, pięknie! Szczęśliwie dostanę w tym momencie PJS You Feel Cozy. 4 niebieskie, piękne serduszka, które w tym momencie naprawdę świetnie wyglądają przy Ewie. Po prostu genialnie. Zatem Ewo, jesteśmy w 1/3 rozgrywki po 7,5 minutach, a tymczasem Curse of Darkness. Szczęśliwie mam w tym momencie zasłonięte rolety, więc nie muszę się przejmować, że nic nie będę widzieć, ponieważ w ciągu dnia byłoby to naprawdę niemożliwe, żeby przejść rozgrywkę z Curse of Darkness. Już kilka razy próbowałem, ale jest to dla mnie niestety niemożliwe. O! Strasznie szybko zginęli, a ja w tym momencie, cholera jasna, trafiłem na kolejny Secret Room. Po prostu genialnie, naprawdę. Przy pomocy tych bomb, za każdym razem jak sobie trafiam na Secret Room, to tak przez mega przypadek. Oh yeah. Gin pajączku, bo ja i tak już cię tutaj nie potrzebuję. Wracamy. I czy tutaj będą gdzieś grzyby, które mógłbym zjeść? Byłoby fajnie, ponieważ Ewa jest głodna, a w tym momencie każdy kolejny grzyb, no albo ewentualnie pils, wpłynąłby pozytywnie bądź negatywnie na rozgrywkę. No cóż. Próbujemy! What makes you small? Okej, nie ma problemu. A tymczasem, o nie, cholerna troll bomba. Ale przeciwnicy powinni dość szybko zginąć od moich bomb. Fajnie by było zdobyć sobie jeszcze jakiekolwiek inne modyfikatory do bomb. Chociaż nie wiem, jak one cholerę jasna mogłyby wyglądać. Curse of the Tower, wow. Okej. A wy panowie gincie, ponieważ ja potrzebuję zyskać wszystkie swoje serduszka i mieć je cały czas podczas rozgrywki. O, maluszki! Wy też gincie. Dziękuję za skrzynię. Okej. Half down! Naprawdę? No ale okej, to tylko jedno serduszko, więc nie ma co się przejmować. Balls of Steel! Ha, ha, ha! Dwa dodatkowe serca. Zatem szanse się wyrównały, a tymczasem jedno serce i dwie monety, które i tak mi się w tym momencie nie przydadzą, więc lecimy dalej. Wow. Co wy chcieliście tutaj, cholera jasna, zrobić, no? Pieprzone troll bomby. Okej. O, cudownie.
treasure room, na który czekałem. I cholera jasna, za każdym razem, kiedy dostanę strzała od przeciwników, to uruchamiają się troll bomby. Okej. Dead Sea Scrolls, it's mystery. Tego przedmiotu jeszcze nie miałem, więc tak naprawdę nie wiem, co on daje. Będziemy go musieli spróbować w pokoju, gdzie są przeciwnicy. O, tutaj niestety nie będzie takiej możliwości. O, shit. Okej, troll bomby. Nasz ty, głupia troll bombo. No okej, kolejny raz. Bardzo niedobrze z tymi troll bombami. Ale mamy przeciwników, więc spróbujmy. Boom space. No i... Wow! Co to się stało? Masakra jakaś po prostu. Wow. Nie spodziewałem się, że przy pomocy Ewy będę mieć takie cuda, ale tymczasem wchodzimy do sklepu. I tu mamy... Sharp plaque, church with blood. O nie. Znowu wyrzuciłem monety z donation machine. Cholera jasna. Bierzemy pilsy. Lemon party. W dupie mam takie pilsy. Nie potrzebuję ich koniecznie, żeby mieć dobrą rozgrywkę. Wolę coś, co dałoby mi pozytywny wydźwięk. A takie lemon party to tak naprawdę na nic nie wpływa, tylko na to, że się po prostu denerwuję, bo nic ciekawego nie spotyka mojej postaci. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Bad guess? Ech, straszny pech po prostu. Tak, skrzynia w skrzyni, a ja nie mam klucza. Cholera jasna, no. A może w sklepie coś się znajdzie? Co to było? Czy ja mam coś z oczami? Czy moja postać poruszyła się w prawą stronę tak mega szybko? Co to było? Okej, nie no, uznam, że mam coś z oczami, bo nawet nie wiem, co by to mogło być, że ona poruszyła się tak kosmicznie szybko, bo co? Dwa razy szybkie naciśnięcie przycisku w lewo i poruszyłem nią szybciej? Nie wiem, w sumie sam nie wiem, ale okej, wygincie i cholera jasna, przyznam szczerze, że teraz jest naprawdę bardzo ciężko. Że ty głupia troll bombo, no. No okej, spaduwa. Ja cię tutaj nie potrzebuję, bo mam już i tak bardzo mało serduszek, które nie wiem, gdzie będę mógł zregenerować, chyba że dostanę gdzieś piękne niebieskie serce. Okej, co to? One makes you larger. Ale po co mi to? Wolę być mniejszy, żeby była mniejsza hit area do mojej postaci. O, pewnie. I tak tam nie wejdę. Blood machine, blood donation machine, której tak w tym momencie mi się nie przyda. Więc lecimy na walkę z bossem, ponieważ w tym momencie nie mam żadnego innego pokoju, do którego mógłbym wejść, więc walka z bossem będzie ostateczna na tym poziomie. Szkoda, że nie mam tego klucza, ponieważ chciałbym otworzyć sobie tą skrzynkę, no ale cóż, mamy Pipa. Spróbujmy go w miarę szybko zabić. Mam nadzieję, że on nie zrani mojej Ewy. Ou, no tak. Zapomniałem, że cholera jasna Pip ma spory kłopot z tym, że podczas rozgrywki z nim... No właśnie. Mamy cholera jasna te jego durne cholerstwa, które bardzo ranią każdego mojego bohatera. No cóż, Pipie giń, bo ja w tym momencie nie mam ochoty na to, żeby ta rozgrywka się skończyła. Dziękuję za serce i dziękuję na range up, który w tym momencie i tak mi nic nie pomoże. No ale dobra, przynajmniej nie zginąłem, więc jest dobrze. A tymczasem lecimy do kolejnego poziomu. Jej, Catacombs 2. Bardzo niedobrze, że w tym momencie mam takich przeciwników, ale miejmy nadzieję na to, że... No nie, no nie, no nie, ile tu jest pająków i ile troll bomb. Chyba zginę, niedobrze, no. Okej, zgincie. Cholera jasna. Strasznie niedobrze, bo mam tylko jedno serce i przyznam szczerze, że ta rozgrywka może być w tym momencie naprawdę bardzo smutna, jeżeli moja mała Ewa zginie. No ale cóż, muszę się z tym liczyć, że nie będzie dobrze. Okej, zobaczmy, co czeka mnie tutaj. Fajnie by było wylosować jakiekolwiek serduszko, chociaż jedno niebieskie. No cóż, muszę użyć bomb.
Dziękuję. A tutaj też. Jej! I będę mieć serca, które wykorzystam sobie później, gdybym jakiekolwiek potrzebował. Nie mówię, że już potrzebuję, ale może później. Więc lecimy dalej. No i tutaj mam przeciwników, których miejmy nadzieję nie wpieprzę się. Chyba, że cholera jasna, moja mała Ewa dostanie strzał w twarz. No cóż, naprawdę rozgrywka w tym momencie z tymi kulami, które posiadam, nie jest zbyt łatwa, ponieważ za każdym razem, kiedy dostanę obrażenia, to Ewa spawnuje te głupie trollbomby. Fajnie by było mieć jakikolwiek trinket, który by mi te trollbomby zamieniał na coś innego. Wtedy to nie musiałbym się nimi przejmować. No ale cóż, jest tak, więc musimy sobie z tym jakoś poradzić. O, wow. Okej, okay, jeszcze tylko ty. Dziękuję. O, kluczyk. Cudownie, cudownie, bo nie miałem żadnego. A to co za cholerstwo? Spider-Bot, mass enemy slowdown? It's mystery, Dead Sea Scroll. No okej, okay. Zróbmy to tak. O nie, durne troll bomby. Mass enemy slowdown and damage, więc ja sobie to zabieram. Szczęśliwie jest tutaj jeszcze jedno serduszko. O nie, i pusty pokój. Jak ja ich bardzo nie lubię, no. Gin! Ile można się prosić, no? Super, dziękuję. Judgment. W tym momencie i tak tego judgmenta nie wezmę, ponieważ zostawię sobie go na walkę z bossem. No i... O! Cudownie, gincie. I dziękuję za niebieskie serduszko. Po prostu cudownie... O, o nie, ale zrąbałem. No cóż, no cóż. Nie ma co się przejmować, bo mogło być gorzej. Mogłem zniszczyć całą postać. Wtedy to byłoby już naprawdę strasznie, bo rozgrywka by się musiała zakończyć. A tymczasem nowy trinket. I co to jest? Poison Shots. O! Stary był Piercing Shots. Dobra, wolę Poison Shots, ponieważ dzięki temu może o wiele szybciej zabiję bossów, których będziemy mieli na swojej drodze. Nie mam klucza, więc i tak nie będę mógł wejść do sklepu. U góry jest jeden pokój, którego jeszcze nie odwiedziłem, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. O, dziękuję. Tutaj mamy kolejny raz... Amnezja, no nie! Co za pech! No okej. Judgmenta teraz nie wykorzystuję, ale muszę zabić tych... No shit, przeciwników. No i nie jest dobrze, ponieważ tylko półtora serca na moim koncie, ale znalazłem Secret Room. Ciekaw jestem, co tutaj mnie czeka. Jedno czarne serce, po prostu cudownie. Nawet jedno czarne serce i tak mnie cieszy. Okej, wbijemy tutaj. No i mam jeszcze jedno niebieskie, po prostu genialnie, bardzo dobrze. Wrzucimy monety do Donation Machine, żeby było na przyszłość. Nie ma co się stresować, 73 sztuki, do 900 jest blisko, nie ma co. Tymczasem jeszcze powinienem pójść sobie do góry, żeby sprawdzić, co czeka mnie w tym pokoju, którego cholera jasna jeszcze do tej pory nie odwiedziłem. Ciekaw jestem, co tam będzie przyjemnego. Chyba, że będzie coś, co... O nie, właśnie. Co tak jak teraz strasznie mnie zdenerwuje, ponieważ głupie stwory wpadły na mnie, a ja przez to straciłem pół serduszka. No okej. Zatem najwyższa pora, żeby się wrócić do bossa i ciekaw jestem, kto tam na mnie czeka. Okej, okay, Judgment. Mały... gin. Boom headshot. I dwie bomby na moim koncie. Na pewno przyda się. Tylko, że niestety nie do szukania secret roomów, ale na przykład do zniszczenia skrzynek, które i tak cholera jasna mógłbym zniszczyć moimi nabojami, ale nie ma co się przejmować. Jest dobrze. Cztery serduszka, niepełne,
Ale idziemy na bossa. Hollow. Ten boss jest naprawdę bardzo prosty, ponieważ wystarczy, że jego raz uderzę, no i dostaję niebieskie serce, które w tym momencie jest podwójne. Dziękuję, naprawdę bardzo się cieszę z takiego oto cudownego prezentu. Range Up, który i tak w tym momencie dla mojej Ewy jest zbędny. Ja bym wolał coś, co dałoby mi dodatkowe obrażenia, no ale jeżeli mam Range Up, nie muszę się martwić o to, że moja Ewa będzie strzelać blisko i będę dostawać tymi jej głupimi nabojami. No cóż, wiem, mówiłem na początku, że się z tego cieszę, ale one są tak naprawdę irytujące, no że właśnie, za każdym razem wpadam na durne kolce, albo na przeciwników, albo te cholerne naboje uderzają w moją Ewę. I dzieje się to głupie debilstwo, którym jest spawnowanie tych cholernych bomb, które strasznie mnie niszczą. No ale cóż, troll bomby są tutaj wszędzie, nie mogę się przejmować. No, okej, gincie. Bo ja w tym momencie spadam na niższe piętra i miejmy nadzieję, że nie będę musiał się wracać tam do prawej strony, żeby mieć walkę z bossem, bo cholera jasna, niestety nie było to dobrze. Ponieważ tam były te durne kolce, które za każdym razem będą mnie ściągać do siebie. Możemy to zrobić tak, że poświęcę jedno czarne, ale dostanę jedno niebieskie. Okej, dobra, zróbmy to. Wow, niedobrze. No ale cóż, nie ma co się martwić. Sprawdźmy sobie jeszcze pokój walki. Mega beam. Okej, mega fart. Wow. Niszczy on tych przeciwników, a oni znikają, cholera jasna. I krzyczą na moją Ewę. Maluszki, co wy to robicie? Okej, Massive Destruction, Massive Damage i Massive Slowdown na moich przeciwników, bo oni tak irytująco... O nie. Tak bardzo irytująco na moją Ewę wbiegają. No okej. Nie jest dobrze, bo mam tylko jedno serduszko i w tym momencie może być naprawdę słabo. No ale cóż, miejmy nadzieję, że tego przeciwnika mój ptak zabił. O, super. Okej. Mass enemy slowdown i damage i przydałoby się zebrać gdzieś serduszka. Dwa serca to jest straszna lipa. Ale Ewa musi przetrwać. No cóż, gin, synek. Obym tylko nie musiał się tam wracać, bo straszna tragedia to będzie... No nie, fistula to nie jest dobry przeciwnik, bo za każdym razem, kiedy on się rozdrabnia, to rozgrywka staje się, cholera jasna, trudniejsza. Okej, jeszcze ty... I dziękuję za kluczyk! Super. Zobaczymy, co tutaj... O nie, znowu wy... Super, szczęśliwie on zginął i jeszcze tych dwoje. Gin. O, skrzyneczko. Dawaj prezenty. Cudownie, na dole walka z bossem. A tymczasem jeszcze mogę sobie wejść tutaj po jedno serduszko, które z chęcią zabiorę ze sobą. Jej. A co jest tutaj? Secret room! Cudownie. Ty zginiesz, czy tak będziesz tylko się patrzeć na mnie? Super. Cieszę się, że zginąłeś. A ty? Głupia czacho. I co tutaj? O, karty! I cholera jasna, przeciwnicy, którzy... prawie mnie zabili. Okej, Hanged Man. Hermit. Super, po prostu super. Wróciłem się na sam cholerny początek. No ale dobra, mam serducho, mam karciochę, strength,
Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję za kolejne serce. No i muszę się teraz wrócić. No cóż. Ok, ok. Jakoś to wytrzymam. Dawaj mi tutaj. Ach. Dawaj mi tutaj te monety. Okej. I teraz mógłbym pójść sobie jeszcze raz do sklepu. W sumie niepotrzebna jest ta bomba, ale okej, zniszczymy tego i spadamy, bo i tak te pająki na nic mi się nie zdadzą. Ale teraz, o wow, jeszcze tutaj mam, cholera jasna. Okej, dobra, Justice, cudownie, że dostałem kluczyk, bo mamy... O, tak, The Virus Poison Touch. Ile tych przedmiotów jest? Raz, dwa, trzy, cztery, 12. No, przyznam szczerze, że jest w miarę dobrze. I... O nie... No ale dobra, szybko zginęliście, a ja w tym momencie będę musiał się wrócić poprzez ten pokój, w którym, cholera jasna, wcześniej miałem te głupie spikesy. Miejmy nadzieję, że... O nie... Ach, cholera jasna, ile tam było tych trollbomb. Bardzo dużo. Niestety nie mogłem ich ominąć, więc muszę się z tym pogodzić, że kolejny raz mam tylko dwa serca, ale tymczasem głupi monstro, no. Monstro 2. Okej, może on w miarę szybko zginie i ja nie będę musiał się przejmować tym, że rozgrywka zostanie zakończona. Ptaszku, zabij te durne stwory, bo ja w tym momencie chciałbym sobie przejść dalej, a monstro jest tak głupim przeciwnikiem, że będzie teraz się strasznie cieszyć z tego, że ja mam... O nie... Okej, żeby tylko te trollbomby mnie nie zniszczyły, no. Dobra, monstro, giń, giń! Super! Jej, udało się! Dziękuję za serce, dziękuję! I shoot speed up i kolejna karta. Wheel of Fortune. Spróbujmy wylosować coś przyjemnego. Super Magnet i Pulse. Będziemy zatem przyciągać przedmioty, a ja idę dalej, żeby zobaczyć, co mnie czeka. Już niedługo będzie walka z Matulą. Zatem Evo, szykuj się na walkę stulecia, której jeszcze nie miałaś. Okej. Wow! Jak on daleko do mnie doleciał! To po prostu było przecież mega niemożliwe, no. Dlaczego on to zrobił? Nie spodziewałem się tego. Zupełnie przypadkiem po raz kolejny znalazłem Secret Room. Naprawdę ja nie wiem, co to się dzisiaj dzieje. Poproszę grzyby, na śniadanie zjem. Nech, nie ma nic. No cóż, musimy obejść się smakiem. A ty? Co ty, nie chcesz zniknąć stąd? Dawaj monety. Ja je wykorzystam do pewnych zakupów w sklepie. O nie. O nie. Dobra, gińcie, gińcie, no. Oż ty głupia trollbombo. No okej. Tutaj mamy Secret Room, a na dole? O tak, kolejny Treasure Room z przedmiotem. Oj, naprawdę bardzo słabo, bardzo słabo. Karta. Empress? O nie, nie chcę iść do bossa. Bo mam... Capricorn All Stats Up. Ale fajnie, naprawdę mega. Wow. Spróbujmy zobaczyć do tych statów. No, obrażenia są na maksa, zatem nie dziwię się, że jeżeli moja Ewa dostanie, to tracimy serca. I fajnie, ponieważ mogę niszczyć niebieski ogień. Genialnie. Wow, a wy co? Ale mi tutaj robicie problemy, no. Super, ile kart? Joker, boom. O, szatan. Nie, no tutaj nic z tego nie będzie, bo ja w tym momencie i tak bym zginął. Więc teraz pytam... O, shit! Co to było? No dobra, Matulu.
Uderzyłaś mnie i tak wyszedłem z tego pokoju, więc nie ma co się martwić, ale... Gdzie są te moje serduszka? Przepraszam, nie serduszka, tylko te moje piękne karty. Dawaj mi te karty. Tu w Spades. Dziękuję. Dodatkowe, cholera jasna, głupie klucze. No i The Empress, którego w tym momencie nie chcę wykorzystywać. Bierzemy serducho. I bierzemy dodatkowe pilsy. I found pills. No dobra. No i mój mały Empress. Karta, której nie chcę teraz wykorzystywać, bo i tak pójdę do tego bossa, ale później. Ewo, wrzucaj te monety, bo dobrze będzie mieć w Donation Machine większą liczbę sztuk złota. Dziękuję. I spadamy. Teraz do góry i na prawą stronę, ale jeszcze dwie kupy. Ach, tu nie ma nic. Szkoda, bardzo smutno. Jaki ona ma wygląd, jak taka typowa hipiska. O nie, o nie, co wy to robicie, no? Nie ma takiego bicia. Giń. Kurczę, no szkoda, że nie mogę dostać nigdzie tych serduszek, bo bardzo by się przydały. A tutaj? Ach, niestety znów nic nie ma dobrego. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Bo w tym momencie, jeżeli nie dostanę nigdzie serc, to mam tylko 1,5 serca na walkę z bossem. Ach, strasznie słabo. No, tymczasem... O nie! Znowu dostałem strzała, durne troll bomby, no. Ach, strasznie denerwujący są ci przeciwnicy, no. A ty co? Jeszcze tutaj latasz? Przecież wszystkich zabiłem. Ciebie też powinno to zabić. Cudownie, worek z prezentami. Ne. Niedobrze, bo tylko monety, które i tak mi się teraz nie przydadzą. Aj, jeju, jeju, jeju. No, gdzie są te serca? Jak na zawołanie, naprawdę. Dwa dodatkowe niebieskie serca, po prostu świetnie. Nie, no co ty strzelasz do mnie, no? Dawaj niebieskie serce. Dawaj, dawaj. Wow. O, nie. O, nie. Co tutaj się dzieje? Naprawdę... Te głupie troll bomby są strasznie irytujące. No, a wy gincie. O nie, tutaj jeden przycisk i tutaj drugi. Cudownie, udało się i mam dodatkowe czerwone serce. Cudownie, cudownie. O, giń. Ty też. I ty też. Ach, spadajcie. Super. Trzy serca na pokładzie, więc jest dobrze. No, tutaj i tutaj. Jej, zaraz walka z bossem, ale dobrze będzie jeszcze przejść sobie na dół, żeby odkryć, co czeka mnie w ostatnim pokoju, którego jeszcze nie odwiedziłem. Co tu jest? Tylko wy. A nie. Jeszcze zarobiłem strzała. Nie, naprawdę, ja nie wierzę w to. Kolejny raz Secret Room, który odkryłem zupełnie przypadkiem. Po prostu niesamowite. Niesamowite. I milion pilsów. Okej. Okay. Bad trip. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Teraz? Infested. Ach. Okej. Okay. Full health. Bad guess. I full health. Super. Wezmę sobie tego full health'a, ponieważ podczas walki z bossem może być ciężko, a zawsze dodatkowe punkty zdrowia się przydadzą. Ciekaw jestem, co teraz mnie czeka, bo wydaje mi się, że to jest przedostatni boss, który będzie przed walką z matką. Okej. Lecimy dalej. Nie, to już jest Matula, no. Super. Wow. Pieprzone troll bomby. To na troll bomb, a ty Matulu masz naprawdę przesrane teraz, bo zobaczcie, jak ja... O nie, co tu się dzieje?
Jak ja strasznie szybko atakuję to wszystko, co tutaj mamy. Wow, o nie! Umarłem, Isaac, zabiłeś matkę! Przy pomocy Ewy. No i nie było dobrze, ale cóż, nie ma co się przejmować. To było pierwsze spotkanie z Ewą, zatem naprawdę bardzo dobrze, ponieważ doszedłem do matki. No i mogę zacząć jeszcze raz, ale nie teraz. Zostawię to na kolejne spotkanie. Dzisiaj zatem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.